puf. Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie i witam was w kolejnym materiale z RL Crafta. Słuchajcie, mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze, jeżeli chodzi o głośność wszystkiego. Tutaj już patrzcie, nawet mam podkręcone, że jest to. Mogę sobie delikatnie jeszcze podkręcnąć, żeby słyszeć wszystko. Słuchajcie, kilka rzeczy najsampierw. Ja tu idę sobie oczywiście, wiadomo, expić od razu. Zaraz wbijamy się w diamentową zbroję. Ale jest kilka rzeczy, które wymagają wyjaśnienia, ponieważ no... Ja nie wiem, czy to jest już złośliwość ze strony niektórych osób, czy to jest po prostu głupota, ale proszę was, widzowie, nie pytajcie się, dlaczego coś nie działa w ten sposób albo działa w ten sposób, nie oglądając serii od początku, bo to jest głupie, bo zadajecie pytania takie, które gdybyście oglądali od samego początku tę serię, trochę za głośno, gdybyście oglądali od samego początku tę serię, to te pytania w ogóle nie miałyby miejsca, także jeżeli... To w ogóle miałem rozwalać. O, mówiliście, żeby to rozwalać, bo to fajne jest. Bardzo bym was prosił, nie zadawajcie pytań, które wymagają od was oglądania tej serii, bo to jest po prostu głupie w tym momencie i bezsensowne i to jest w ogóle dla mnie okazanie braku szacunku do tego, co tworzę, gdyż tworzę po to materiały, żeby je oglądać, a nie po to, żeby pytać się co chwilę, co w nich jest albo co będzie. Po prostu... Dorzucacie tylko mi roboty, dodatkowo głupimi pytaniami, że musiał na nie odpowiadać. Proszę, nie róbcie tego. Co z kolejnych rzeczy? Tak, wiem, że mogłem zebrać skrzyneczki z tej wieży. Zdaję sobie z tego sprawę. No ale niestety zapomniało mi się. Również wiem, że popełniłem błąd z tym kurczakiem. Nie wiedziałem kompletnie, co to jest. Teraz już wiem, że wystarczy znaleźć zgniłe jajko. Jeżeli się znajdzie zgniłe jajko, to wtedy... To jest mob, który od razu tak jakby staje się moim mobem. Co jest w sumie bardzo fajne, bo fajne, po prostu. Dobra, widzowie, dzisiaj chciałbym wbić level 16 na ataku oraz na obronie. Jeżeli to zrobię, jeszcze raz przypominam, to będzie już... to będę miał wtedy cały diamentowy secior. Również wiem o tym... Oj. Będzie uderzał, wiedziałem. Ty łajzo, ty. Nie wolno uderzać mnie. Słuchajcie, co do filmów, to oczywiście też pamiętajcie, że poniedziałek, środa, piątek, godzina 13 jest RL Craft. Inne serie pojawiają się w zależności od tego, jak mam chęci oraz jak w ogóle stoję z czasem i możliwościami, nie tylko swoimi, ale również osób, z którymi będę nagrywał. Przypominam również, że filmy będą troszeczkę bardziej family friendly z tego względu, że no dostaję za to pieniądze, a to jest miłe w końcu, jak dostaje się pieniądze za coś, co się pracuje bardzo długo. No i co? I chyba tyle. Chyba tyle z ogłoszeń parafialnych. Tu jeszcze mogę pójść nastukać trochę tym mobom. O, Blitzl! Cosiek, miniaturkuj. No jest, dobra. Ojej, oj, źle. Już wam mówię, czym jest Blitz. Blitz jest mobem, który jest o wiele szybszy, o wiele silniejszy. Jak się go zabije, to on daje od groma expa. Jest o wiele silniejszy, tak jak widzieliście, jest o wiele silniejszy. Ale spoko, on jest już do zrobienia. Myślałem, że go porobię za pierwszym razem, niestety się nie udało. No ale to jest... To jest dobre. To chyba tutaj było. Jest. Cześć, ziomek. Chodź, zbijemy pionę. Jest. 24 level. Dziękuję. Pyk. Pyk. Cały jestem rozwalony. Dosłownie cały jestem rozwalony, jeżeli chodzi o statystyki mojej postaci. Ja nic... Ja jestem po prostu na hita. Ajajaj, trzeba znaleźć jeszcze resztę rzeczy. Dobra, najważniejsze rzeczy mam. Tu gdzieś schowam sobie bezoar, też wiadomo. Oj, nie tak. Czy to jest nowy bezoar? Nie, to jest stary bezoar, bo on już jest sprawdzony. Dobra. Mam bandaż, wykorzystam go sobie. Mam 8 hard krystali. O kurde, i to jest też dobre, słuchajcie, widzowie. Hard krystale, właśnie te szardy, dają to, że...
No, ja już tak naprawdę mam dodatkowe serduszko. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, bo już jestem tak podjarany, że głowa mała. Siema, siema. Tutaj się mogę tłuc z nimi. One nawet do mnie nie podejdą. Ale ja do nich bardzo chętnie. Okej, okay, idziemy w takim razie, widzowie, ogarnąć sobie już. O, jeszcze tutaj mam pięknie leczącą panią, także proszę mnie wyleczyć. Ten mieczyk nie będzie mi potrzebny, za to hard crystal shardy, te co mam, jest kozak, bo ogarnę sobie ich teraz, mam 8. Z tego co pamiętam, chyba mam już jednego przygotowanego, także zaraz tutaj dojdą kolejne dwa serduszka. Mam nadzieję, że dojdzie tu i tu, ponieważ w tym momencie, gdyby to doszło, no to jest większa szansa na to, że przeżyję jakiekolwiek starcia z potworami. Tu jest 5. Tu są 3, dobra, nie było tematu. Robimy tak, widzowie. Magic 8 jest potrzebne, akurat mam Magic 8 i uwaga, pyk, dodatkowe serduszko. Jeden wszedł na heada i jeden wszedł na lewą rękę. Jest spoko. Head jest w sumie też dobry, bo bardzo często te szkielety strzelają w głowę i taka ochrona jest kozak po prostu. No nie można tego inaczej określić. Dobra, jest super, widzowie, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Podkładam teraz tylko te rzeczy, które tutaj jakieś takie śmieciowate są, co mi się powtarzają, a nie chciałbym po prostu ich mieć. Dobra, tu odłożę, tutaj też to odłożę. Też odłożę. 1, 2, 3, 4. Tu bandaż może być dodatkowy. No. Jest bardzo dobrze, widzowie. O, kolejna kulka. Mówiliście, żeby je rozwalać, bo z nich mogą lecieć różne rzeczy i faktycznie leci coś z nich. I mówiliście też, że w zamku tym nie sprawdziłem drugiego piętra, także pójdę też to jeszcze dzisiaj zrobię na szybko. Ale słuchajcie. Mam tutaj diaksowe rzeczy, które... Jeden jest knockback resistance, to jest w ogóle koks totalny. I gdzieś jeszcze miałem diamenty, tu miałem diamenty. I trzeba będzie, słuchajcie, zmienić broń, bo ta broń jest fajna, ale ona zadaje za mało damage'a. To muszę wykorzystywać bardziej jako narzędzie do wykopywania surowców, aniżeli do walki. Także uwaga, widzowie. Robimy... Co to było? A, diamond coiny można. Aż mi się normalnie Frikimon przypomina. Dobra. Widzowie, odkładamy to wszystko, zakładamy całą diamentową zbroję. Oraz jeszcze wykonam jeden przedmiot. Zastanawiałem się, czy wykonać rapier, czy sabra, ponieważ... Nie ogarniałem za bardzo, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o damage. I teraz pozwolicie mi, że ogarnę diamond. Tutaj wiem, że kamerka może zasłaniać, ale mamy tak. Mamy diamond saber. Diamond saber ma 6 ataku plus base weapon damage 100%, jeżeli przeciwnik nie ma żadnego armora, to w tym momencie jest 12 damage'a. Natomiast jeżeli pójdziemy sobie na broń, która się nazywa rapier, zaraz znajdę, jest rapier, to ten rapier, widzowie, ma 4. Czyli by wychodziło chyba na to samo, bo tu jest też 12. No, ta broń szybciej atakuje niż saber. Saber rapier jest 6. Faktycznie. Tylko ta ma 1,6 ataku, a ta ma 2,4. No i to w sumie jest wyrównane, jeżeli chodzi o atak. Wiadomo, różnica jest 2 punkty atak damage, jeżeli mamy przeciwnika w jakiejś zbroi. Ale ja na to nie patrzę. Ja patrzę właśnie na to, że większość przeciwników, z którymi walczę, w tym moby zazwyczaj z tego Lycanthisa, to są moby bez zbroi. Dlatego dla mnie lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie, widzowie, rapiera. I tego rapiera sobie zrobimy. Ten rapier jeszcze jest broken i ma atak damage w dół. Jak się nazywało to dziadostwo, co chciałem zrobić? Forge. Reforging Station, to było to. Muszę zrobić crafting table, lava bucket i anvila. Chyba jestem w stanie to zrobić. Potrzebne mi są w takim razie 3 bloki żelaza. Ogarniam sobie od razu pyk, pyk, pyk. Mamy anvila. Potrzebne mi jest jeszcze lava bucket. Jest jedno wiaderko. Lawa jest... gdzieś tam była, pamiętam. Także trzeba będzie się wybrać i ogarnąć to.
Ja poodkładam sobie na razie jeszcze te rzeczy. Również to sobie poodkładam. No tam ten atak damage troszeczkę jest mniejszy, ale z taką szybkością mogę atakować i jeżeli jest przeciwnik bez zbroi, no to wtedy siada za 12. To tak naprawdę jest, słuchajcie, prawie że to samo. I tak jeszcze zaraz zrobię sobie diamentową tarczę. Bo tak jej jeszcze też nie mam. Jest lawa. Nara. Nic mnie nie goni? Nic mnie nie goni. Dobra. No to mamy, słuchajcie, cały diamentowy secik. Bardzo ładnie się zaczyna ta przygoda, muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja się nie spodziewałem, że aż tak będzie dobrze. Oj, tutaj woda mi się skończyła, widzę, i już od razu postać zaczęła wolniej biegać. To już się tym zajmuję. Dopełniam sobie. Dobra, chyba wszystko mam. Gdzieś tu drewno było? Jest. Robimy crafting. Ja biorę szybciutko tego anvila i tego reforging station przekładamy. On na szczęście jest od building 8. I w tym momencie biorę sobie diamenty i przekuwam sobie tego właśnie... Jejku, to nie ten był. To były te... Ale jestem głupek jednak. To który to był? Bo ja nie pamiętam, który to był. Czekajcie, to był... Na pewno się nazywał Forge na pewno jakiś, ale... To nie było to... Jezu, znowu się na tym samym... Znowu na tym samym się wdupiłem. Tu jest 1, 2, 3. Gdzie jest ten nasz cholera? Nie mogę znaleźć. Equipment? Może tutaj będzie. Nie, equipment infuser to na pewno nie. Będę patrzył szybko po nazwach. To jest master equipment forge, to na pewno nie. Lesser equipment to też nie. Tu są jakieś inne rzeczy. No cholera, a pamiętałem, że było. Nie pamiętam, jak się nazywa ten przedmiot teraz. Może to się nazywa anvil jakoś. Jakiś inny anvil. Nie, też nie anvil. Jak to się robiło? Kurde, widzowie, teraz zapomniałem normalnie. Reforging Station. Ten Reforging Station to był. To też się nazywało Reforging Station. Tylko tutaj nie miałem podanego. Dobra. Dwa obsydianu jest mi potrzebne. Stone slaby, jeden anvil. Obsydianu raczej nie mam. Mam obsydian. Ale nie mam chyba tyle żelaza. Będę musiał przepalić sobie w takim razie. Stone slaby mam. Reforging. Anvila muszę jeszcze jednego ogarnąć. Dobra, czy ja będę miał tyle żelaza teraz? Trzeba szybko obliczyć. Te na pewno mogę sobie przepalić i z nich będą jakieś tam żelazo. To też mogę sobie przepalić, tu jest też żelazo. Mogę sobie od razu skraftować dwa bloki. Trzy bloki nawet mogę. Tu jest 15 nuggetsów. Jakieś... Okej. Czy ja mam jakieś jeszcze chainowe? Bo chainowych to bym mógł sobie poprzepalać, bo to mi nie będzie potrzebne. Mam miecz żelazny do przepalenia w sumie. Tutaj też są jakieś rzeczy.
Dobra, to sobie bym to wziął. No i dobra, jeżeli z tego poleci mi dwa, to jest gitara, jak nie, no to nie. To ja sobie jeszcze buty tylko przepalę. Powinny mi dwa polecieć. Chyba źle. Chyba nie wyszło tak, jak chciałem. Zaczęło mi się znowu tutaj gorąco co robić. Jajki są? Są jakieś. Czemu tak mało jajki jest? Zadaję pytanie. I czemu nic mi nie leci? To też zadaję takie pytanie w sumie. Dobra, to robimy kolejnego anvila. No, mój błąd, widzowie. Mój błąd, bo mogłem na to spojrzeć troszeczkę inaczej. To mam drewno. Ty drewna nie? Mam, no, jest, dobra. No to robimy kolejnego craftinga. Ja robię szybciutko reforging station, ten, który właśnie miał być. Bo to jest ten reforging station. I mogę go sobie postawić, o, powiedzmy tutaj. Dobra, pyk. No i jest w porządku, niech taki zostanie. Nie chcę za bardzo kombinować, bo to też wiadomo, że to je zaraz jest i zaraz nie ma. Także lepiej, żebym sobie zostawił tak, jak jest. Bandaż sobie biorę, jeden, drugi. To zostawiam. No i dobra. I mogę lecieć, słuchajcie, spróbować się z tym, co mówiliście, czyli żebym poleciał sobie właśnie na ten zamek, na pięterko. No wydaje mi się, że nie powinien... I jeszcze zaraz, no tak, tarczę miałem zrobić, tarczę. Lej, 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 lej. W ogóle, widzowie, też jeszcze jedna sprawa, bo zauważyłem... O, tam jest coś ciekawego. Zauważyłem, że nie miałem tutaj jakimś cudem w ogóle. To jak coś, to nie była moja wina, bo ja tego nie chciałem zrobić. Jakimś cudem, widzowie, zablokował mi się obieg słońca. I byłem zdziwiony, jak to się mogło stać, bo ja tego nie planowałem w żaden sposób. A się zrobiło, no i... I było zrobione. Ale już na szczęście jest gitara jak coś, także nie przejmuj ta się. Dobra, tarczę. Odkładam. I jestem cały diaksowy, widzowie. Jeszcze z tym rapierem latam. Diamond rapier. Po prostu teraz będę koksił. Dobra, to teraz mogę. Już 13 level mam, gościu. Mówicie, że tam jest jeszcze piętro do przeszukania. Chociaż mi się wydaje, że byłem. A może nie byłem? Dobra, ale żeby się upewnić, że faktycznie mieliście rację czy coś, to... Albo nie mieliście tej racji, to pobiegnę i zobaczę to pięterko. Zobaczymy, co tam jest. Tam w ogóle jest też jeszcze jakaś budowla, przez chwilę mi się pokazała. No, jest tam. Zobaczcie, widzicie? Po boku jest, jest. Mówicie, że tutaj na górze jeszcze trzeba sprawdzić, ale... No bo tutaj góra to jest w sumie nic. Co jest na tej górze? Tutaj nic nie ma. Chyba, że jeszcze wyżej. No tutaj to kompletnie nic nie ma. Także ja nie widzę tutaj naprawdę niczego, co bym mógł jeszcze zwiedzić. Nie wiem, o co ludziom mogło chodzić, mówiąc, że coś jest jeszcze wyżej. Może tutaj? Ale nie, no to jest to samo. Tutaj jak się jeszcze wyżej wejdzie, no to już nic nie ma, widzowie. Także tutaj jest pusto. Nie wiem, o co wam chodziło, naprawdę. Musicie mi napisać, co to konkretnie było, bo tak jak widzicie, sprawdziłem teraz przy was i ja tam kompletnie nic nie widzę. Trzeba się zawijać na chatę, bo widzę, że słońce zachodzi. I tego drugiego zaraz, jak to się nazywa? Zaraz tego drugiego Battle Towera trzeba będzie robić. Chociaż wiecie co? W sumie dzisiaj, jak już tak sobie w sumie jestem, to mógłbym... O, zobacz, jak pięknie siada. 9 damage od razu weszło. Tak w sumie pomyślałem, że mógłbym zająć się zrobieniem jakiejś nocki, ale takiej nocki, żeby po prostu przeekspić. Bo widzicie, w nocy respią się moby, które są
z tego właśnie moda Lycanthisa. I tak wiem, że tam zgubiłem te rzeczy, to już mówiłem też o tym. No i chyba tyle. Dobra, jestem ciekawy, co mi wyskoczy. Jakie moby? Z czym mi przyjdzie się mierzyć? Na pewno będą roki. A roki to są straszne moby. O, i te są też... One też są przerąbane. O, wy... Zeżar mi kury moje! O, o, jest Rotten Egg, jest Rotten Egg. Dobra, 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 to tyle do... Wow, 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 wow. No widzicie, tutaj trochę mniej już bije, ale... Jest git wciąż. Dobra, jest Rotten Egg, to ja jestem happy. Jest Rotten Egg, jestem happy. Leżysz? Dawaj, jak spachamie. O, ten jest drugiego poziomu. Oj, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj to nie można sobie tak za bardzo pozwolić. Ja najpierw sobie schowam te rzeczy, które są faktycznie dla mnie trochę warte. Wyleczę się w jakimś stopniu. I ja tam idę na expo dzisiaj, widzowie. Ja tu się nie będę ścipał. No, tam jest dobry mobek. Tam jest dobry mobek, on jest na fajnym levelu całkiem, bo jest drugi poziom i on będzie... On będzie. Ja sobie tutaj dam jeszcze trochę w mining. Tam jest też jakiś ziomek. Tu są też jakieś ziomki. Dobra, jeden się obudził. Chodź, chodź. Dobra, leżą obydwaj. Oni tam trochę tego expa dają i trochę tych piórek i kości też. Ale ten drugiego poziomu bardzo mnie ciekawi. On tam jest, dobra. On będzie ciężki. Ale jak go trafnę, to ło, widzowie. No, pajączek po 12 ładnie dostaje. Chodź, Azure. Chodź, chodź. Chodź, chodź, bo widzę, że ty się kręcisz tu. Wow. O, dobrze, dawaj, 6 level. Oj tak, byczku. Jak się bije z takimi wyższymi levelami, to one wiadomo, że więcej expa wtedy dają. Warto, warto brać to pod uwagę, widzowie, przy expieniu. Pamiętać oczywiście też o tym, że jakby nie patrzeć, im jest wyższy level, tym więcej one mają w statystykach, tak? Czy to jeżeli chodzi o HP, czy jakieś inne rzeczy. No, ale... Gra jest warta świeczki, moim zdaniem. Plajster niepotrzebny, potrzebne mi są bandaże. Bandaże i plajstery też w sumie niech będą. Halo? Co tu drze ryja? Ty cholero, wyjdź z mojej uprawy! Czyli jednak potrzebne jest, widzowie, jak coś to mocno zabudowane kurniki. Bo takie to są mech. Dobra. Ten jest ziomkiem, który daje jeszcze jakieś tam wyposażenie. Dobra, to biorę sobie od razu, bo on daje te quill charge, a one są mi potrzebne do ewentualnego... O Jezu, blitzl jest kolejny. Wysyp blitzlów, widzowie. No i z tym blitzlem jest problem. No nie ukrywam, jest z nim problem, widzowie. Bo ten dziad jest szybszy. No i nie będzie go tak łatwo pokonać. Chodź. Zombiaki do mnie idą. On na razie jeszcze nic. Ale jak go pokonam kolejnego, to może ta tarcza coś da. No cholera, zobaczymy. Oj, i on jest... Co? A bo ten jest tutaj. Oddaj, oddaj. Ten dziad ma zabieranie itemków. O, dobra, dobra. Tam są jeszcze zbrojone. Ten sobie biega. No, nie jest łatwo, nie jest łatwo. I tego będzie trochę ciężko ubić. Husk jakiś. O, z tym mobem nie walczyłem jeszcze. No, trochę ten def daje ci, co? Trochę ten defik mordeczko ci daje. Na tego trzeba uważać. Dobra, teraz możemy się bić, chodź. O Boże. Ja z tym to ja go będę... Ja z tym to ja go będę bił, a bił.
Nie, proszę, nie wybuchnij. Ja nie wiedziałem, że to mu też... O kurde! No i... cały eks poszedł. Ja... pierdolę. Co? Jeszcze ten? Z Widerem, jeszcze ze wszystkim, co ty? Gościu, proszę cię! Jeszcze ten, co jest? Ałała, o, no to... no to, koniec challenge'u chyba. Jeszcze ten doszedł, co jest? Jeszcze ten doszedł, co jest? Wszyscy doszli, przyszli, normalnie impreza. Bez zapro... dobra, ja idę spać. Kurwa mać, nie mogę, bo jest monster z nearby. Ajajajajaj. Dobra, trzeba się wyleczyć, trzeba pochować rzeczy widzowi. Trzeba ich tutaj... o. Ja tego chama przez okienko będę. O, tu jeszcze wiedźma przyszła. No cześć wiedźma, co tam? Co tam u ciebie? Koleżanko sympatyczna. Żarcia potrzeba, wody potrzeba, wszystkiego potrzeba. Daj mi żarcie jakieś. Te sobie wezmę. Podjem. Dobra, podjedzone. No i tak muszę walczyć, i tak muszę walczyć. Dobra, najpierw tą wezmę okrężną drogą. Ty coś ten... Ole kryt! O, mam walkę widzowie, mam sposób na walkę, dobrze, to mi się podobie. O, jest czaszka, dobrze, będzie na brońkę. 16 level, ja sobie daję tutaj wy, agility, dobrze. No, teraz nie ma Monsters Nearby, to widzowie, można kończyć odcinek, a w kolejnym odcinku zajmę się zrobieniem tego moba, bo trzeba go wyrosnąć, to będzie mój mob taki, który będzie pomocnikiem i on będzie mi pomagał w walkach, także już wydaje mi się, że będę... no, nie będę aż tak cienki, będę trochę cienki, ale nie aż tak. O, to już w ogóle jest... no, ten rapier to jest super sprawa. On raz, że absorbuje damage, a dwa, no, po prostu daje bardzo, bardzo dużo... bardzo dużo damage'u zadaje. Jest naprawdę... oho, nie, tego to nie chcę. Chcę tak, o, dobra. No, także ja se muszę tu pozbierać itemki, bo tu trochę pospadało. O, zobacz, ile tu rzeczy, jest gościu. Ale wybuch zrobił niezły, to trzeba mu przyznać, że tutaj... explosion poszło nyry. Szkoda mi tylko tych kurków, no ale dobra, ja sobie to jeszcze ogarnę. I tam pójdziemy na expa w następnym odcinku i tego ogarnę, co jak z nim zrobić. Także mordy, mordeczkien, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Kolejny odcinek w środę. Pamiętajcie, poniedziałek, środa, piątek, godzina 13. Do następnego, trzymajcie się. O, cześć, and you.